Podczas wtorkowej konferencji przed galą Prime 7 Freakfightowa Federacja ogłosiła walkę Natalie Wayne z Bouncing Betty. Prawdziwe imię i nazwisko Bouncing Betty to Bernadetta Urbańska. Bernadetta! Bouncing Betty! Urbańska! Jest ona uczestniczką reality show Love Never Lies, Polska, emitowanego na platformie streamingowej Netflix. Teraz Bernadetta została nowym nabytkiem organizacji Prime Show MMA. Na 7. edycji gali zmierzy się z aktorką filmów dla dorosłych Natalie Wayne. Wiele osób oglądających freakfightowe gale z pewnością zastanawia się, kim jest Bouncing Betty, Bernadetta Urbańska. Dla wielu osób interesujących się freakfightami może być postacią anonimową. Jest ona uczestniczką pierwszej edycji reality show Love Never Lies Polska, emitowanego na platformie streamingowej Netflix. Bez wątpienia to jedna z najbardziej energicznych uczestniczek tego programu. Ja nie robiłam tego celowo, żeby go zranić. W sensie to po prostu było tak, że ja zrozumiałam, że Dominik już jest w ogóle dla mnie skończony i nie chcę już mieć z nim więcej nic wspólnego. I po prostu był Łukasz, chciałam sobie zająć czymś głowę jakimś i przestać się smucić i tak popłynęło. Z informacji, które można znaleźć w internecie, Bernadetta uczęszczała do liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, by następnie studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest tancerką tańców nowoczesnych, a dokładnie jest specjalnością, jest popularny w ostatnich latach twerking. Jest to rodzaj tanecznej ekspresji o podtekście erotycznym, charakteryzujący się rytmicznym poruszaniem pośladkami i biodrami w niskiej posturze. Twerk wywodzi się od tradycyjnych tańców afrykańskich. Bernadetta swoją taneczną pasję rozwija ponad 10 lat. Ukończyła również kurs instruktorski drugiego stopnia z techniki, jaką jest dancehall. Jej wiek, jak podają różne źródła w internecie, to 29 lat. W programie Love Never Lies Polska tworzyła parę z młodszym od siebie o 3 lata Dominikiem Jaksem. Jaksu na gali Fame Friday Arena 1, która odbyła się 21 lipca 2023 roku, pokonał Adriana Medusę Salamona w walce na specjalnych zasadach. Bernadetta Urbańska na chwilę obecną posiada ponad 51 tysięcy obserwujących w serwisie Instagram. Jej konto nazywa się tam bouncing.betty. Bouncing Betty w internecie aktywna jest również na platformie Threads, gdzie można oglądać i czytać jej regularne publikacje. Ogólnie teraz większość czasu spędzam na treningu, więc w najbliższym czasie mogę być trochę monotematyczna, ale chętnie też poczytam, jakie wy aktywności uprawiacie i ile razy w tygodniu? Pisała ostatnio do swoich obserwujących Bernadetta. To świadczy o tym, że bardzo mocno przygotowuje się do swojej debiutanckiej walki na gali Prime 7, na której jej przeciwniczką będzie Natalie Wayne. No gdzieś tam nie byłam jakoś super za tym, żeby wejść w ten świat, natomiast myślę, że do odważnych świat należy, trzeba próbować nowych rzeczy, a jeśli chodzi o moją przeciwniczkę, no to po prostu ja potrzebowałam przeciwnika, który będzie o podobnych warunkach, o podobnym doświadczeniu, no i stąd mamy tutaj Betty. Widać, że nie chce zawieść oczekiwań swoich fanów i chce dostarczyć im dobrej rozrywki, jak w przypadku tańca. Jeżeli chcecie zobaczyć, co Bouncing Betty miała do powiedzenia Natalie Wayne po konferencji przed galą Prime 7, to na naszym kanale Goniecz Sport możecie znaleźć pierwszy wywiad, który udzieliła mediom po zakontraktowaniu jej w tej freakfightowej federacji. Czas pokaże, czy Bouncing Betty będzie tak dobra w bitce jak w tańcu i czy Natalie Wayne sprosta zadaniu jak w swoich filmach. Subskrybujcie nasz kanał Goniecz Sport i włączajcie powiadomienia, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami dotyczącymi świata freakfightów oraz szeroko pojętego sportu. Przyjęłaś tą propozycję od razu, czy rozważałaś? Czy były jeszcze jakieś inne propozycje? Rozważałam chwilę, ponieważ zastanawiałam się, czy walka z Natalie Wayne nie wpłynie negatywnie na mój PR, dlatego że będę zestawiona z osobą. Ale jaki PR, jak ciebie nie ma? Jaki PR? Ty mi możesz podziękować, że tu jesteś kochana, bo walczysz tu tylko i wyłącznie dlatego, że ja chciałam z tobą walczyć. Wiesz, dlaczego nie walczyłaś na poprzednim Prime'ie? No bo nikt nie składał mi takiej propozycji. Nieprawda, bo ty byłaś już mi proponowana, tylko że ja nie miałam czasu. Nic o tym nie wiem. Ja nie miałam czasu na treningi. Okay. I dlatego jesteś na tej walce. I ja proponuję podziękować. Bardzo, że gdyby nie ty, to ja proponuję podziękować, bo już 3 razy do mnie dzwoniono i proszono o zmianę przeciwnika, ponieważ zasięgowo no to niestety nie łapiemy się. Także proponuję podziękować.
Zaakceptowałeś. Ale wy macie podobne zasięgi na Insta, nic bo patrzyłem. Nie słyszałam. Nie. Na Instagramie mamy podobną ilość obserwujących. To, że to sprawdź sobie, ile ty masz lajków pod jednym zdjęciem, a ile ja lajków mam pod swoim zdjęciem. No jak cię lajkują sami koniobijcy, no to sorry, nie? No ciebie nawet koniobijcy nie lajkują. Nie lajkują akurat większości dziewczyny. No nawet, no słuchaj, mnie dziewczyny też lajkują. No nie sądzę. A ja sądzę. Okay, i tak no samo ja bym się tak od dziewczyn dobra. Pozytywne komentarze. W każdym razie zastanawiałam się, żeby wyjść z tobą do tej walki, ponieważ no jesteś osobą, jaką jesteś, prowadzisz content, jaki prowadzisz, więc nie chciałam się do ciebie jakby tak, że powiedzmy, przybijać. Jak najbardziej, natomiast tak jak ci powtarzam, to ja wybierałam sobie przeciwnika i no słyszałam, że to oni wybrali mnie do ciebie, a nie, że ty się sama... na ciebie, kochana. A to czyli mnie znalazłaś mnie... sama? Ja proponuję zamknąć mordę, bo jeden mój telefon i pakujesz się na rozbaną no tak, motorynkę. No to dawaj, dzwoń, no to dzwoń, Paną motorynkę razem z Jacksem i zwracasz tam motorynkę do teraz będziesz miała w oktagonie. No trenuję dopiero 2 miesiące, więc nie jestem teraz jakimś czempionem, tak? Ale jak na te 2 miesiące, to uważam, że jestem przygotowana możliwie najlepiej. Jak była wasza walka ogłoszona, przepraszam, to twoja przeciwniczka powiedziała... nawiązała coś do parteru, że tak... Przepraszam, do parteru powiedziała, tak. Więc będziemy w parterze i będzie w tym parterze klepać. Albo zobaczy, jak to jest być duszonym, tak, ale tak na serio, nie tak jak w pornolach. No mocne słowa, zobaczymy. Deklaracje. Nie no, świruję trochę, wiecie jak jest. To może być różnie, ale czuję się całkiem pewnie. A tak ogólnie przygotowania na treningach, jak ty się czujesz? Robisz już sparingi, bo każdy ma różny tam plan treningowy, jak to u ciebie wygląda? Tak, już robiłam kilka sparingów, trenuję w sumie 2 razy dziennie, no i to są dosyć intensywne treningi, że nawet na okres grudnia zrezygnowałam z większości moich zajęć tanecznych, ponieważ fizycznie było to już dla mnie bardzo ciężkie, żeby to po prostu uciągnąć wszystko, nie? Także poświęciłam się naprawdę sprawie i trenuję bardzo intensywnie. No właśnie, a oprócz tego tańca twerk, czym jeszcze się zajmujesz? Bo ty brałeś udział w programie Netflixowym, tak? Tak, w pierwszym reality show Netflixa Love Never Lies. Tak, ale ogólnie w tym momencie jestem tancerką na pełen etat. Ja prowadzę różne zajęcia z tańca, nie tylko twerku. Jest to też high heels, jest to dancehall, czy też bardziej komercyjne, ale głównie uczę tańczyć kobiety. Więc tych zajęć mam naprawdę bardzo dużo i z tego przez jakiś czas się ostatnio utrzymywałam. Tak to wygląda. I mimo wszystko na takie zajęcia przychodzi dużo kobiet? Jest to popularne? Tak, bardzo dużo i jest to bardzo fajne, ponieważ te dziewczyny wychodzą z tych zajęć odmienione. Jak one przychodzą, to są takie często bardzo skromne, takie trochę przerażone, boją się w ogóle pokazać swoją kobiecość, jakiś tam seksapil. A po jakimś czasie, jak trochę potańczą, to wychodzą dużo pewniejsze siebie. Dobra, to jeszcze może tak nawiązując do walki, jakbyś miała określić swoją przeciwniczkę w 3 słowach? Ojej. Firana. To jest pierwsze, co mi tak przyszło na myśl, sorry, nie? Tak czytałam komentarze, co ludzie piszą, drugie. No nie wiem, no. No tak swoimi słowami, może nie widzę. Słowami, no ale w sensie... No nie wiem jak walczy, wiecie, no nawet gwiazda, samozwańcza gwiazda porno może być dobrą fighterką, tak? Ja nie mówię, że ona będzie jakaś słaba, bo z tego co wiem też trenuje, więc no myślę, że też jakiś poziom sportowy zaprezentuje. Ale nie sądzę, że lepsze ode mnie. Chciałbym się ciebie zapytać, jak się odniesiesz do tego, że wiele osób uważa, że jesteś znana tylko z tego, że jesteś byłą dziewczyną Jaxa, no i dzięki programowi, w którym byliście i dzięki temu udziałowi wiele osób o was usłyszało, no a po programie co dalej? Znaczy, no tak, oczywiście tak jest. Jestem znana z tego, że wystąpiłam w reality show na Netflixie, a nie na pomarańczowej platformie, jak niektórzy. Także raczej nie wstydzę się tego. Podziękuj za zasięgi, że w końcu ludzie o tobie usłyszą, kobieto. Jak najbardziej jest to dla mnie okej. No i tak, stamtąd jestem znana. Poza tym jestem instruktorką tańca i na co dzień prowadzę swoje zajęcia w wielu szkołach w Poznaniu. Rozwijam tanecznie kobiety. Też mentalnie wiele dziewczyn przy mnie się otwiera i jest pewniejsze siebie są po tym. Pay per view i bilety są już dostępne. A ty tak nie robisz, to ja współczuję twojemu facetowi. I jak tak nie robisz swojemu facetowi, to mówię naprawdę. Nie wiem, że ty właśnie tak trenujesz. Jeśli jego tak nie robisz, to naprawdę współczuję twojemu facetowi. Nie ma faceta w tym momencie, także to nie robię. Mimo wszystko, no to jak nie wygląda trochę. No to jak nie robiłaś... W sumie nie dziwię się, że jesteś już byłą. Zależy o którym... Dziękujemy. O tym, z którym byłaś, co sprzedawał... Zielone motorynki, nie? W tym czasie z nim nie Natalia, bardzo się uczepiłaś do motorynek, ale ja widziałem obrońców motorynek na czacie, więc może tego tematu nie atakuj.